Józef Ignacy Kraszewski, dziad i baba. Był sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje. Ona kaszląca i słaba, on skurczony, we dwoje. Mieli chatkę maleńką, taką starą jak oni. Jedno miała okienko i jeden był wchód do niej. Żyli bardzo szczęśliwie i spokojnie jak w niebie. Czemu? Ja się nie dziwię, bo przywykli do siebie. Tylko smutno im było, że umierać musieli, że się kiedyś mogiłą długie życie rozdzieli. I modlili się, szczerze, aby Bożym rozkazem, jeśli śmierć ich zabierze, zabrała dwoje, razem. Razem? To być nie może, ktoś choć chwilę w przód skona. Byle nie ty, nieboże. Byle tylko nie ona. W przód umrę, woła baba. Jestem starsza od ciebie, co chwila bardziej słaba, zapłaczesz na pogrzebie. Ja w przódy, moja miła, ja kaszlę bez ustanku i zimna mnie mogiła przykryje lada ranku. Mnie w przódy. Mnie, kochanie. Nie mówię. Dość, że tego dla ciebie płacz zostanie. A tobie nic? Dlaczego? I tak dalej, i dalej. Jak zaczęli się kłócić, tak się z miejsca porwali, chatkę chcieli porzucić. Wtem do drzwi puk. Powoli. Kto tam? Otwórzcie, proszę. Posłuszna waszej woli. Śmierć jestem. Skąd przynoszę? Idź, babo, drzwi otworzyć. Ot, to idź sam, ja słaba, ja się pójdę położyć. Odpowiedziała baba. I śmierć na słocie stoi i czeka tam nieboga. Idź, otwórz z łaski swojej. Ty otwórz, moja droga. Baba za piecem z cicha kryjówki sobie szuka. Dziad pod ławę się wpycha, a śmierć stoi i puka. I byłaby lat 200 pod drzwiami tam stała, lecz znudzona nareszcie kominem wleść musiała.